Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Zauważyłam, że ostatni film o włosach cieszył się dużym zainteresowaniem i dlatego nagrywam Wam kolejny. Chcę Wam opowiedzieć o tym, czego nasze włosy potrzebują i oczywiście skupię się na włosach kręconych, ale na początek taki ogólny wstęp o tym, czego nasze włosy w ogóle potrzebują. I potrzebują trzech rzeczy. Będą to emolienty, humektanty i proteiny. I teraz co to są te wszystkie rzeczy? Proteiny są budulcem włosa, dodają im sprężystości, objętości i możemy proteiny naszym włosom dać prosto z lodówki, bo proteiny są w jajku, w kefirze, w jogurcie, w tej żelatynie. I też są w produktach takich drogeryjnych, na przykład L-cysteina, jedwab, keratyna. To wszystko to są proteiny. To nie jest tak, że chcemy mieć włosy sprężyste i o dużej objętości i sobie teraz użyjemy proteiny i będzie super. Niestety nie, bo włosy mogą mieć i za mało, i za dużo protein. I jeżeli mają za dużo protein, to są suche i wyglądają na bardzo zniszczone. Jeżeli mają za mało protein, no to z kolei są oklapnięte i takie płaskie. I teraz tak, żeby używać protein, żeby one nam nie zaszkodziły, to musimy używać ich w obecności tych humektantów. A co to są humektanty? To są tak zwane nawilżacze i one powodują, że cząsteczki wody się do naszych, że po prostu nasze włosy mają więcej wody, bo one przyciągają cząsteczki wody, te humektanty. Nasze włosy są bardziej nawilżone. I oczywiście z humektantami też można przesadzić, bo jeżeli ich mamy za dużo, no to nasze włosy będą wyglądać na takie brudne strąki. Jeżeli używamy za mało humektantów, to włosy są suche, łamliwe. I humektanty, które macie w domu, to na przykład jest cukier, miód, aloes, ksylitol. Natomiast takie drogeryjne to będzie gliceryna, to będzie kwas hialuronowy. I żeby te humektanty dały Wam pożądany rezultat, to Wy z kolei musicie używać ich w połączeniu z emolientami. Emolienty to nawilżenie, które zdobyły humektanty, emolienty je zatrzymają, bo emolienty to są wszelkie oleje. Jeżeli emolientów macie za dużo, to włosy wyglądają na tłuste, a jeżeli macie za mało, to się puszą i elektryzują. I tak, oczywiście u siebie w domu emolienty to będą wszelakie oleje, w drogeriach to będą też oleje, plus może jeszcze jakieś masła, plus woski, to będą takie rzeczy. I teraz jaki z tego wszystkiego płynie wniosek dla włosów kręconych? Jeżeli podzielimy włosy ze względu na porowatość, to możemy wyróżnić dwa lub trzy typy. Mianowicie chodzi mi o to, że będą włosy niskoporowate i wysokoporowate. Może jeszcze być stan pośredni. I włosy kręcone to są włosy z tendencją do przesuszania się i to są włosy wysokoporowate. I dlaczego tak jest? Dlatego, że cebulki włosów w przypadku włosów kręconych są lekko spłaszczone. One słabiej gromadzą wilgoć. Przez to, że są lekko spłaszczone, to włos, który z nich wyrasta, też jest lekko spłaszczony, przez to się kręci, ale przez to też ta powierzchnia, na której on traci wodę, jest większa. Dlatego on traci więcej wody i przez to jest bardziej suchy. Co z tego wynika? Że takie włosy najlepiej jest olejować na mokro, jeśli już. I włosy kręcone też i suche, i w ogóle wysokoporowate, nie będą przepadały za bardzo za proteinami. Trudniej jest określić, czy potrzebują tych protein, czy nie, bo prawdopodobnie ich aż tak nie potrzebują, ponieważ trzeba odróżnić włosy suche od włosów zniszczonych, bo to są dwa rodzaje włosów. Mimo że wyglądają podobnie czasem, to jednak włosy zniszczone chętnie przyjmą proteiny, chętnie przyjmą takie rzeczy, które je wygładzą, natomiast włosy kręcone łatwo przeproteinować, co też mi się udało, dlatego ja stronię od protein, stronię od wszelkiego rodzaju jedwabiów i tego typu rzeczy.
Natomiast chętnie sięgam po oleje. Jeżeli chodzi o wykorzystanie humektantów, też tego próbowałam w domowych maseczkach. Też nie do końca moje włosy były zachwycone. Spróbowałam użyć miodu i nie było super, nie było super. O wiele lepszy efekt daje mi zwykły szampon plus na mokre włosy po myciu olejem. I teraz Wam powiem, ponieważ co wyczytałam, mnie zaciekawiło. Mianowicie, że oleje, to oczywiście większość z nas wie, że się one dzielą na jedno nienasycone i wielonienasycone. I teraz podobno dla włosów kręconych najlepsze są i suchych, i wysokoporowatych, najlepsze są oleje jedno nienasycone. I tutaj mamy wypisane, jakie to na przykład są. Olej arganowy, olej jożoba, oliwa z oliwek, olej rzepakowy, awokado, sezamowy, ryżowy, makadamia, tamanu. Jeszcze tam ich trochę było. Teraz sobie zapisałam. I to, co ja chcę Wam powiedzieć, to, że olejek arganowy u mnie się sprawdzał, olejek jożoba też, oliwa z oliwek, trudno powiedzieć, ona jest dosyć tłusta. Ale warto wypróbować. Tak samo olej rzepakowy. Oliwa z oliwek i olej rzepakowy to są takie dwa oleje, które mamy zawsze pod ręką, bo są w kuchni. Więc warto wypróbować, czy wasze włosy ich nie polubią. A tak samo ryżowy czy sezamowy to awokado też już bardzo często widuje się w supermarketach. Olej tamanu podobno jest wspaniały do skóry. Nigdy go nie testowałam. Może sobie kiedyś wytestuję. Natomiast podejrzewam, że olej tamanu też może być super do włosów, bo to jest olejek strasznie zachwalany do wszystkiego. Jeżeli z moimi włosami dzieje się coś niedobrego, to stosuję szampon i olej. I jak chodzi o olej, to albo to jest mieszanina olejków, ale najlepiej, jeżeli to się nazywa suchy olejek i jest to olejek, żeby tam nie było parafiny, albo jakichś silikonów, albo jakichś takich zapychaczy. Nie, 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 nie. To ma być suchy, porządny olejek. Musicie się liczyć, że suchy, porządny olejek w okolicy 50 ml kosztuje około 50 zł przynajmniej. Ale taki olejek starczy Wam na dłużej. Według mnie warto to zrobić i mieć ładniejsze włosy niż borykać się z jakimiś problemami. Ok, więc to jedna rzecz, czyli albo mieszanina suchych olejków, albo druga rzecz. Olejek arganowy, po prostu olejek arganowy, taki 100%, on też kosztuje w granicach 50 zł. Te rzeczy mi nie zrobiły nigdy krzywdy. Z olejami takimi bardziej tłustymi i różnymi mieszankami, teraz używam takiej mieszanki, to są oleje tłuste i to się o dziwo u mnie sprawdza. To jest z Yves Rocher, podlinkuję Wam na dole, to jest preparat do olejowania włosów przed myciem, ale ja go stosuję po myciu, z tym, że to już jest taki olej, że łatwo z nim przeholować. Ja już dużo różnych olejków stosowałam i mam dosyć duże doświadczenie z tym, kiedy stwierdzić, ok, tyle oleju wystarczy, a i tak czasem jeszcze mi się zdarza, ale najczęściej nie zrobię sobie krzywdy. Ale ten olej jest taki, że łatwo sobie nim narobić, no po prostu przysporzyć kolejnego mycia i zacząć całą procedurę od nowa. Okej, i myślę, że to wszystko. Ostatnio badam jeszcze temat płukanek, ale za wcześnie, żeby się tym dzielić. Nie wiem, na ile to jest dobre, a na ile można sobie tym zrobić krzywdę, dlatego delikatnie to wprowadzam i obserwuję, co się z moimi włosami dzieje. No, ale to może Wam nakręcę jeszcze jeden filmik o płukankach do właśnie włosów kręconych. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam, Wam się przyda i że stworzycie sobie jakieś maseczki, które będą odpowiadać Waszym włosom. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was i oczywiście zapraszam na kolejne filmiki. Pa, pa!